Dzisiaj na całym świecie 200 tysięcy osób umieści informacje w social mediach na temat tego, jak zostali obsłużeni. 80% tych informacji to będą informacje negatywne. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, że ludzie piszą źle. Że dobrze piszą niestety rzadko. Opowiem Wam o case study, jak firma Dizzy wdrożyła nasz system i w jaki sposób usprawniło to im obsługę klienta. Ale najpierw pytanie do sali. Kto z obecnych nie zna firmy Dizzy? Ręka do góry. Super. A teraz, która z pań nie zna firmy Dizzy? 3. Dlatego, że Dizzy zajmuje się sprzedażą butów dla kobiet. Dlatego my, panowie, mamy prawo nie znać, ale panie wszystkie Dizzy znają. Dizzy w liczbach wygląda jak następuje. Jest to jeden z większych sklepów internetowych sprzedających obuwie dla kobiet. Bardzo wąska specjalizacja, ale dzięki temu mogą to robić naprawdę dobrze i robią to chyba najlepiej w Polsce. To, co dla mnie jest istotne na tym slajdzie mówiącym o nich, to jest ta liczba przy serduszku 4,8/5. To jest średnia ocen z serwisu Opineo dotycząca obsługi klienta. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej prezentacji, to nie narzędzia, które można wdrażać i można nimi sobie udoskonalać obsługę klienta, tylko to, że każde narzędzie, które wdrożycie, które służy do tego, żeby obsługę klienta poprawiać, wymaga prawidłowego wdrożenia. Wdrożenia, czyli opracowania metod pracy z tym narzędziem takich, żeby wspomagało ono Wasz biznes. To samo narzędzie naprawdę w niczym Wam nie pomoże. Ok, kilka takich informacji, co e-commerce robią źle. E-commerce, ale też wszystkie inne firmy, co my czasami robimy źle w Tulium, to jest to, że nie patrzymy na liczby w obsłudze klienta. Głównym przyczyną tego, że nie patrzymy na te liczby, jest to, że tych liczb po prostu nie mamy. A nie mamy ich dlatego, że nie mamy skąd ich mieć, na przykład jeżeli nie mamy żadnego systemu. Ale niestety, równie często, kiedy już mamy system, mamy liczby, mamy raporty, w które możemy spojrzeć i wyciągać z nich wnioski, to również wtedy mamy tendencję do zostawiania tego z taką nadzieją, że jakoś tam się ułoży, tak? Mamy system, coś tam się uda. Niestety nie zawsze. Kolejna taka bolączka w obsłudze klienta jest to, że nie integrujemy kanałów komunikacji. Ja dzwoniąc do różnych firm, tak? Też jestem klientem, bardzo rzadko mi się zdarza, że ktoś po drugiej stronie odbiera słuchawkę, mówi: dzień dobry panie Marku, w czym mogę pomóc? Prawda? Widzę, że pan złożył ostatnio zamówienie rok temu na telewizor, czego teraz pan poszukuje? Prawda? Nie wiem, kto z was jest zetknął z tego typu obsługą, to jest bardzo, bardzo rzadkie. A wynika to właśnie z tego, że nie integrujemy kanałów komunikacji, nie integrujemy się w e-commerce'ach czy w innych też firmach z naszymi systemami do sprzedaży. Kiedy tego nie mamy, każdorazowo ten klient, który dzwoni, czuje się jak anonimowo tak naprawdę. I my też go traktujemy generycznie, bez wiedzy o tym, co on tak naprawdę robi, z jaką sprawą dzwoni. Żeby oczywiście takie integracje robić, to trzeba mieć odpowiednio do tego narzędzia. Często też jest tak, że firma ma świetny system do call center, ma ekstra czata na stronie, ma świetny system do obsługi maili, ale co z tego, jeśli te wszystkie narzędzia nie są ze sobą integrowane, ze sobą nie gadają. Ja teraz dzwonię do firmy, a oni nie wiedzą, że napisałem 20 minut temu maila. Więc to jest problem integracji tych kanałów. Kolejna rzecz to obsługa social mediów, wyłącznie w social mediach. Tak trochę ironicznie, ale chodzi o to, że jeżeli obsługujemy sobie klientów naszych na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, to jeżeli obsługujemy jeszcze gdzie indziej, nie tylko tam, no to nie możemy niestety używać do tego tych narzędzi, bo po prostu się zgubimy. Tak? To jest de facto kontynuacja poprzedniego slajdu. Jeśli nie mamy informacji o tym, że klient, który pisze na Messengerze, poprzednio, nie wiem, dzwonił do nas z reklamacją, czy pisał, czy złożył zamówienie jakieś, no to jesteśmy znowu jak dzieci we mgle i tej obsługi dobrze po prostu nie zrobimy. To już taka bardziej szczegółowa informacja, czyli analiza ruchu godzinowego. Tak brzmi skomplikowanie, ale to jest naprawdę pierwsza rzecz, którą ja zawsze doradzam klientom, jak zaczynają pracę z jakimś systemem. Jak wdrażają system, żeby sobie zobaczyli, jak klienci się z nimi kontaktują, w jakich godzinach. Bo bardzo często jest taka sytuacja, że załóżmy biuro obsługi jest czynne w godzinach 8-16. No i wszyscy jesteśmy zadowoleni. A potem sobie sprawdzamy, że między 15 a 16 na przykład, czyli ta ostatnia godzina pracy, załóżmy mamy 100 połączeń telefonicznych do firmy. No i później nie wiemy, co się dalej dzieje, no bo nie mamy danych. Jak spojrzymy na dane, okazuje się na przykład między 16 a 17 mamy 120 połączeń telefonicznych. Nie odbieramy żadnego już z nich, jeśli o tym nie wiemy, prawda? Więc taka prosta analiza
to nie są jakieś wyszukane, prawda, pewne metody dostępne dla superanalityków, każdy to może zrobić, może spowodować, że przesuniemy sobie godziny pracy firmy z 9 na 17 na przykład, jeśli okaże się, że między 8 a 9 tych połączeń jest, nie wiem, 10-20, bo ludzie jeszcze śpią. Zmorą też cały czas jest, chociaż coraz mniejszą, ale cały czas to występuje, jest obsługa klientów na telefonach komórkowych. Wyobraźcie sobie, że jest wiele firm, spotykamy je na co dzień, które w biurze obsługi klienta swoim mają 10 telefonów komórkowych i 10 konsultantów. Tak? Każdy ma swój telefon komórkowy. Na stronie jest 10 numerów telefonów i teraz jak chcemy się dodzwonić do tej firmy, no to musimy mieć niezłe szczęście, żeby akurat ten człowiek nie rozmawiał przez telefon, prawda? Bo na komórce możemy dwie rozmowy prowadzić, ale realnie to jedną w takiej biurze obsługi. Albo jak jedna osoba teraz pójdzie na urlop, to ta komórka mu tam leży, dzwoni, ale nikt nie jest w stanie tego dotknąć. A to jest wbrew pozorom cały czas częsta sytuacja, kiedy klienci obsługują w ten sposób swoich klientów. Kolejna rzecz to korzystanie z takich generycznych narzędzi do obsługi, w obsłudze klienta. I tak jak narzędzia typu Gmail, Onet, WP do poczty są fajne, tak? Każdy pewnie zna te narzędzia, jedne bardziej czy mniej lubimy, ale one są wszystkie się fajnie sprawdzają do indywidualnego korzystania z nich na co dzień. Niestety, znowu, bardzo wiele firm zaczyna korzystać z tych narzędzi do obsługi klienta, logują się w 20 osób na jedną skrzynkę i starają się obsługiwać, no, takie biuro obsługi zorganizować w ramach takiej jednej skrzynki gmailowej. Ja jestem bardzo zdziwiony, bo widziałem takie konfiguracje tych skrzynek gmailowych, że byłem w szoku, że coś takiego można zrobić i to było prawie tak dobre jak nasz system, no ale to trochę pół żartem, bo to wciąż jednak się bardzo, bardzo łatwo w tym pogubić. Te narzędzia są dobre, ale one są po prostu do czegoś innego, więc nie korzystajmy z nich do obsługi klienta. Kolejna rzecz to jest analiza tematów rozmów. Jeżeli dzwonią do nas klienci, kontaktują się, analizując właśnie sprawy, z jakimi do nas dzwonią, napisałem tematy rozmów, ale co wszystkie sprawy dotyczące tego, z czym oni do nas dzwonią, piszą, czatują, cokolwiek, to nam może ułatwić usprawnienie czy automatyzację pewnych czynności. Bo jak się okaże, że to jest najczęstsze w e-commerce'ach, ludzie dzwonią, albo piszą, albo mailują, albo czatują z pytaniem o status zamówienia. To jest standard. Ja nie wiem, czemu to robią ludzie, bo mają te informacje na stronie, mają wszędzie i tak piszą, dzwonią i czatują w tych sprawach. To jest dziwne, ale tak jest. Ale jeżeli to wiemy, to możemy to zautomatyzować, tak? Wdrażając jakiegoś chatbota, jakiś system automatyczny na IVR-ze czy coś w tym stylu. Okej, ale co właśnie Dizzy zaczęło robić dobrze i dzięki czemu udało im się tą obsługę klienta wynieść na wyższy poziom? To tak jak przypomnę, przede wszystkim to, co zrobili dobrze, to wdrożyli system poprawnie, czyli zastanawiali się, analizowali i nie zostawili systemu samego sobie, tylko zastanawiali się, w jaki sposób najlepiej go wykorzystać, jak dopasować do swojego biznesu, tak, żeby po prostu pomógł im w pracy. Bez tego pewnie by się nie udało. Dizzy sobie analizuje ruch i dzięki temu może lepiej dopasować to, co się dzieje u nich w systemie, i znaczy to, co się dzieje w interakcji z klientem, i dzięki temu po prostu wdrażać odpowiednie mechanizmy dotyczące dystrybucji połączeń, maili i czatów. To, co też właśnie Dizzy zrobiło, ale też nie od razu, to jest bardzo, bardzo ważne, oni na początku zaczęli korzystać tylko z kanału telefonicznego, potem bodajże po roku mniej więcej, kiedy zaczęli już rozumieć, jak to wszystko działa, jak to im pomaga, dołączyli dopiero do tego kanał mailowy, a potem sukcesywnie dołączyli jeszcze czat, i to zaczęło im tworzyć taką spójną historię kontaktu, a teraz jeszcze wdrożyli niedawno Facebook Messenger, też podłączony do tego samego systemu. Teraz sobie wyobraźcie, że jak klient się do Dizzy w jakiś sposób komunikuje, zwraca, to nie od razu wiedzą, kto to jest. A nie dość, że wiedzą, kto to jest, to jeszcze wiedzą na przykład, co ostatnio zamówił. Tak? Czyli są w stanie w każdym miejscu przywitać klienta po imieniu i od razu widzieć całą historię kontaktu z nim, czy to jest reklamacja, czy to jest właśnie jakieś pomoc w zakupach, czy w czymkolwiek innym. To naprawdę, naprawdę bardzo pomaga. I te 4,8 na 5 to jest na pewno wynik, między innymi wynik tego takich właśnie działań. Również Facebook Messenger, tak jak wspomniałem, on też jest już teraz podłączony u nich i spięty z historią komunikacji. Jest to możliwe, co prawda Facebook ogranicza możliwości rozpoznawania osób, które z nami kontaktują, ale no, oczywiście w taki jawny sposób jest możliwe, żeby skojarzyć danego człowieka z konkretną osobą w naszej bazie danych i potem już wiedzieć za każdym razem, z kim rozmawiamy. Tutaj tak
trochę pół żartem, Dizzy ma szczęście, że korzysta akurat z naszego rozwiązania do helpdesku, czyli do obsługi maili, dlatego że my jakby kierujemy swój produkt właśnie dla e-commerce'ów. Czyli wszystkie działania tak naprawdę, które podejmujemy, to one idą za tym, żeby zastanawiamy się za każdym razem, jak zrobić, żeby ten system lepiej właśnie lepiej był wykorzystywany przez firmy e-commerce. I co zrobić, żeby było lepiej, wygodniej, szybciej, sprawniej i tak dalej. I no, akurat Dizzy to ma po prostu już w pakiecie. Ale też takim efektem ubocznym korzystania z systemów do obsługi klienta ogólnie jest to, że one nie tylko nam pomagają usprawniać sam system obsługi klienta i coraz bardziej go doskonalić, ale również te informacje pochodzące z systemu do obsługi klienta możemy później przełożyć na przykład jakieś samouczki na naszej stronie, czy tego typu rzeczy. Kiedy na przykład Dizzy, tutaj wymyślam, nie, taki, to nie jest przykład z Dizzy, ale załóżmy, że zauważyliby, że mają dużo zapytań o to, jak dobrać szerokość, prawda, stopy do buta, bo długość to każdy wie. No jeżeli takie pytania by się pojawiały, no to może skłonić klient Dizzy do tego, żeby zrobić takie informacje na stronie, samouczek do tego, w jaki sposób, prawda, sobie pomierzyć szerokość buta. Dzięki temu, że mają możliwość śledzenia tego, co się dzieje, jeśli chodzi o liczbę agentów, liczbę ludzi pracujących w biurze obsługi, to mogą dostosowywać tych ludzi dokładnie do swojego biznesu. I to zarówno w tych godzinach pracy, o których mówiłem wcześniej, czyli dokładnie wiedzą, które godziny jak obsadzić, ale to się również sprawdza do tego, że wiedzą na przykład, że teraz jest zaraz, już się zaczyna tak naprawdę ta gorączka, to się też na ten ruch już zaczyna rosnąć na systemach contact center, to już nasi klienci już to zauważają. I, no i pośrednio też my. I dzięki danym zeszłego roku, dzięki przewidywaniom, jak to się układa, można bardzo fajnie, dokładnie dobrać sobie zespół, godziny pracy, dni pracy i robić to po prostu zupełnie świadomie w oparciu o liczby. No Dizzy też korzysta oczywiście z IVR-a. To jest to miejsce, jak dzwonimy do jakiejś firmy i tam mówi nam, że dzień dobry, wybierz jeden, wybierz dwa. To oczywiście takie stare IVR-y, bo teraz IVR-y potrafią dużo więcej, potrafią klienta zidentyfikować, podać mu status zamówienia na podstawie tego, co on, nie wiem, rozpoznać już głos, prawda, przekazać, sprawdzić status, odpowiedzieć coś klientowi, wejść w interakcję już głosowo, tak, to już takie rzeczy się dzieją. Tematy sztucznej inteligencji, botów, voice botów są bardzo żywe. Ja zachęcam, żeby na początku się skupić zawsze na tych podstawach, które zawsze najbardziej niestety kuleją. I Dizzy analizuje te tematy rozmów, o tym też wcześniej wspomniałem, czego firmy nie robią. I taka analiza pomaga im dostosowywać zawartość swoich materiałów reklamowych, informacyjnych, zawartości na stronie, dlatego że wiedząc, z czym klienci dzwonią, z jakimi tematami się pytają, o co pytają, możemy lepiej dobrać nasze kanały komunikacji. No my na przykład od siebie się dowiedzieliśmy w Tulium, bo też analizujemy takie rzeczy, że najwięcej zapytań u nas do przychodzących do naszego działu wsparcia dotyczy jakiejś tam części systemu, której też nie lubiliśmy. I to spowodowało, że przyspieszyliśmy pracę na tym, żeby tę część już zastąpić tam nowym modułem. I to od razu widać, prawda? To jest fajne, bo nie wchodzimy w dyskusję, a może ta część jest niedobra, a ta jest lepsza, prawda? W tej dyskusji nie musimy wchodzić, bo jeżeli mamy tu dane liczbowe, z danymi ciężko, trudno dyskutować, ale fajnie czasami bardzo prosto wyciągnąć z nich wnioski. Jakie efekty to przyniosło Dizzy, ta cała ciężka praca, którą oni wykonali? Ja podkreślam, to nie jest kwestia narzędzia, to jest kwestia ich głównie pracy, którą wykonali, mając narzędzie, zrobili tak, wykorzystali je po prostu w 100%, dzięki temu możemy tutaj o nich fajnie opowiadać. Więc skrócili o połowę czas obsługi klienta, to jest takie subiektywne trochę, ale to są informacje od nich, znaczna poprawa jakości klienta. Mają historię kontaktu w jednym miejscu, czyli jak klient się kontaktuje, od razu wiemy, kto to jest, niezależnie od tego, skąd on do nas przyszedł. No i tu już konkretnie liczbowo spadek obciążenia infolinii nastąpił o 30%. To oczywiście, jak umieściliśmy kolejny slajd, teraz powiem, wzrost odbieralności telefonów z 56% do prawie 100%. Jak umieściliśmy te informacje na Facebooku, to ktoś zapytał od razu, a no to pewnie zatrudnili więcej ludzi, bo przecież niemożliwe, żeby było inaczej. Tak, zatrudnili ludzi, ale dlatego, że dowiedzieli się dzięki systemowi, że tracą połączenia, tracą klientów. Wcześniej tego po prostu nie wiedzieli. A tak wysoki odsetek jest możliwy do uzyskania, jest możliwy nawet do uzyskania praktycznie 100% odbieralności połączeń w ten sposób, że system po prostu do osób, które się nie dodzwonią, no bo jakby zapewnienie składu, który zawsze odbierze połączenie, jest technicznie niemożliwe, fizycznie, matematycznie, system potrafi oddzwonić do takiego klienta, jeśli on się nie doczeka na połączenie. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić kontakt praktycznie 100% klientów, którzy do nas dzwonią posiadając sprawny system i oczywiście procedury, które to wspierają.
Service level im wzrósł z 37 do 94%. Service level to jest taki wskaźnik, który nam mówi o jakości obsługi klienta. Wzrost jest po prostu znaczny tutaj i to widzimy. To, co chcę, żebyście zapamiętali z tej prezentacji, powtórzę to jeszcze raz, trzeci chyba. Pamiętajcie, że nie system. System oczywiście jest potrzebny, jest wręcz konieczny, ale nie jest wystarczający do tego, żeby poprawić obsługę klienta. Przede wszystkim musicie się skupić na tym, w jaki sposób ten system wykorzystać. Dziękuję.